10 najpotężniejszych irańskich broni. Miejsce 10. Shahed 136. To irański uderzeniowy bezzałogowy statek powietrzny, produkowany od drugiej dekady XXI wieku, używany między innymi przez Rosję pod nazwą Gieranin 2. Broń ta oficjalnie trafiła do służby w 2021 roku, jednak z dronów tych już w 2020 roku korzystali bojownicy ruchu Huti w Jemenie. Drony Shahed 136 mierzą 3,5 metra długości przy rozpiętości skrzydeł wynoszącej 2,5 metra i wadze około 200 kg. Napęd drona zapewnia silnik tłokowy o mocy 50 koni mechanicznych. Umożliwia on rozpędzenie maszyny do prędkości ponad 185 km na godzinę. Szacowany zasięg Shahed 136 to około 2000 km. Jednak w praktyce drony te dolatują na odległość około 1000 km. Amunicja krążąca Shahed 136 wystrzeliwana jest z platform startowych po 5 po kolei. Start wspomagany jest niewielkim systemem rakietowym, odrzucanym chwilę po poderwaniu się w powietrze. Dzięki kompaktowym rozmiarom systemu startowego możliwe jest umieszczanie go na ciężarówkach i półciężarówkach. Miejsce 9. M109A1. To amerykańska samobieżna haubica kalibru 155 mm, wprowadzona po raz pierwszy na początku lat 60. XX wieku. Stany Zjednoczone sprzedały pojazdy tego typu do prawie 30 krajów. Łącznie wyprodukowano około 4000 haubic samobieżnych M109. Załoga składa się z 4 osób: dowódcy, kierowcy, strzelca i osoby ładującej amunicję. Po wprowadzeniu licznych ulepszeń, M109 stała się najpopularniejszą haubicą samobieżną na świecie. Wozy tego typu brały udział w konflikcie wietnamskim, wojnach arabsko-izraelskich i wojnie iracko-irańskiej. Iran zakupił 500 sztuk tych haubic od USA w latach 70., a nadal w użyciu pozostaje 440 sztuk. Na bazie tego pojazdu Iran skonstruował samobieżną haubicę 155 mm. nazwaną Hovejzeh. To przebudowana haubica M109A1, która została zbudowana przy użyciu wycofanych ze służby maszyn. Wiele części zostało wyprodukowanych przez przemysł obronny armii irańskiej. Miejsce 8. Kaman 22. To irański szerokokadłubowy, bezzałogowy bojowy statek powietrzny, zaprezentowany 24 lutego 2021 roku przez siły powietrzne Islamskiej Republiki Iranu. Co istotne, zaprezentowany bezzałogowiec do złudzenia przypomina coś, co jest hybrydą rozwiązań amerykańskich MQ-1 Predator i nowszego MQ-9 Reaper. Co ciekawe, prezentacja irańskiego drona nastąpiła w 4 lata po tym, jak Irańczycy schwytali amerykański dron, najprawdopodobniej MQ-1 Predator, w nieznanych okolicznościach. Zasięg Kamana 22 wynosi około 3000 km i może on przenosić 300 kg materiałów wybuchowych. Miejsce 7. F-14 Tomcat. To amerykański naddźwiękowy myśliwiec pokładowy o zmiennej geometrii skrzydeł, opracowany i produkowany przez wytwórnię Grumman Corporation. F-14 wszedł do służby w United States Navy w 1972 roku. Pierwotnie służył do obrony floty, wywalczania przewagi powietrznej i prowadzenia rozpoznania taktycznego. Później przez dodanie możliwości przenoszenia bomb przystosowany został do uderzeń na cele naziemne. Od 1976 roku myśliwce F-14 Tomcat były dostarczane do Iranu na mocy podpisanego 2 lata wcześniej porozumienia. Zamówiono 80 egzemplarzy wraz ze sporym pakietem części zamiennych i pocisków Phoenix. Pierwotnie dostarczono 79 sztuk. USA bardzo szybko pożałowały swojej decyzji. W wyniku wybuchu
rewolucji islamskiej. W 1979 roku w Teheranie islamscy bojownicy przejęli władzę i zmienili ustrój państwa na proislamski. Iran posiada obecnie około 40 F-14, z czego dwa zmodernizowano do F-14AM, a około 20 jest w pełni zdolnych do wykonywania misji. Miejsce szóste. Bawar 373. System rakietowy ziemia-powietrze dalekiego zasięgu Bawar 373, którego głównym przeznaczeniem jest niszczenie samolotów, dronów czy pocisków balistycznych, został opracowany przez irańskie Ministerstwo Obrony. Uznaje się go za bardziej zaawansowany odpowiednik rosyjskiego systemu S-300. Pojawiają się głosy, że swoimi możliwościami przewyższa amerykański system obrony powietrznej Patriot PAC-3. Bawar 373 składa się z pionowego systemu odpalania, dwóch radarów pozyskiwania i namierzania, pocisków SAJAD-4 oraz centrum dowodzenia i kontroli. Po raz pierwszy użyto go podczas ćwiczeń w październiku 2020 roku. Rozwiązanie jest zdolne do niszczenia celów znajdujących się na różnych wysokościach. Bawar 373 może wykryć do 100 celów, śledzić 60 i jednocześnie atakować 6 z nich, w tym cele znajdujące się w odległości nawet 200 km i maksymalnej wysokości 27 km. Miejsce piąte. IAIO Tufan. Tufan to seria helikopterów bojowych wyprodukowanych przez Irańską Organizację Przemysłu Lotniczego, bazujący na wyprodukowanym w USA AH-1JC Cobra. Tufan występuje w dwóch wariantach. Tufan 1 zaprezentowany w maju 2010 roku i ulepszony Tufan 2 zaprezentowany w styczniu 2013 roku. Śmigłowiec jest wyposażony w nowy system laserowy, cyfrowy system sterowania wystrzeliwaniem rakiet, monitor z wieloma wyświetlaczami i centralny inteligentny system zarządzania bronią. Miejsce czwarte. MiG-29 Fulcrum. To radziecki, obecnie rosyjski, współczesny myśliwiec frontowy, opracowany przez biuro konstrukcyjne MiG, oblatany w 1977 roku i produkowany od 1983 roku. Samolot miał być tak zwanym lekkim myśliwcem frontowym, uzupełniającym ciężki myśliwiec przewagi powietrznej Su-27. Prędkość maksymalna myśliwca wynosi 2445 km na godzinę. 24 MiG-29 dostarczone zostały do Iranu w 1990 roku. Iran odebrał także 6 byłych irackich samolotów MiG-29, które przyleciały w 1991 roku. Obecna liczba MiG-29 w czynnej służbie nie jest znana. Według doniesień wszystkie MiG-29 zostały poddane remontowi i mogą teraz być uzbrojone w rakiety przeciwokrętowe Nasr-1. Miejsce trzecie. Karar. Czołg Karar to maszyna zbudowana od początku w Iranie, jednak z wykorzystaniem rozwiązań ze starszych czołgów radzieckich, amerykańskich i brytyjskich. Mimo wizualnych podobieństw do rosyjskiego T-90, zdaniem Teheranu jest to sprzęt opracowany siłami wyłącznie irańskiego przemysłu. Karar jest chroniony opracowanym w Iranie pancerzem kompozytowym, uzupełnianym przez pancerz reaktywny, prawdopodobnie bazujący na skopiowanym rosyjskim pancerzu Relikt. Jego uzbrojenie stanowi gładkolufowa armata kalibru 125 mm, a zastosowanie automatu ładowania redukuje załogę do 3 osób. Niektóre zdjęcia czołgu sugerują, że jest on wyposażony w system aktywnej ochrony, najprawdopodobniej typu soft kill, czyli oddziałujący na nadlatujący pocisk poprzez zakłócenie jego systemu naprowadzania lub kierowania. Miejsce drugie. Zulfikar.
Rodzina czołgów Zulfikar. Istnieją trzy generacje tych maszyn. To przykład dość nietypowego składania broni z różnych podzespołów. Czołg jest bowiem wyjątkowym połączeniem technologii amerykańskiej, rosyjskiej i irańskiej. Zulfikar korzysta z podwozia starego, amerykańskiego czołgu M48 lub M60 Patton. To konstrukcja z lat 50. XX wieku, w którym zamontowano zmodyfikowany układ napędowy o większej mocy. Na pancernym kadłubie umieszczono zbudowaną w Iranie wieżę, w której znalazło się miejsce na radziecką armatę 2A46 125 mm, znaną z czołgu T-72. Napędza go dieslowski silnik o mocy 1000 koni mechanicznych, który rozpędza wóz do 70 km na godzinę. Najnowsza wersja irańskiego czołgu Zulfikar 3 ma znacznie unowocześnione wyposażenie, w tym laserowy dalmierz, system kierowania ogniem, a także automat ładowania. Nie jest znana dokładna liczba wyprodukowanych czołgów tego typu. Szacunki wskazują, że maszyn wszystkich wersji może być nawet około 1000. Miejsce pierwsze, Ghadr 110. To wraz z rozwijanym równolegle pociskiem Seil, obecnie najbardziej zaawansowany irański pocisk balistyczny. Jest on prawdopodobnie głęboką modyfikacją innego irańskiego pocisku balistycznego Shahab 3, opracowanego we współpracy z Koreą Północną. Ghadr 110 to dwustopniowy pocisk, którego kolejne stopnie są zasilane paliwem ciekłym i stałym. Ma zasięg do 2000 km. A podczas lotu rozpędza się do prędkości sięgającej Mach 9. Nie jest znana masa przenoszonej głowicy bojowej. W starszych pociskach Shahab 3 sięgała ona 1200 kg. Pocisk tego typu jest uważany, między innymi przez źródła izraelskie, za potencjalnego nosiciela irańskiej głowicy nuklearnej. Zasięg pocisku pozwala na rażenie celów nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także na południu Europy.